cześć, witajcie, z tej strony Ozzy, witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Dawnstar. W ostatnim odcinku ledwo zakończyłem nagrywanie, a my już tutaj mamy do czynienia z pieskami. Na całe szczęście mamy całkiem sporo tutaj życia, ale no... Ja mam nadzieję, że nie zrobią mi aż takiej wielkiej krzywdy. Wynocha. Won. Wypad. Wypad. Ja się tu jeszcze chwilę zagrzeję i ja zaraz uciekam na bagna. Mam nadzieję, że pieski się zajmą czymś na bagnach. Chyba lecą. Okej. Ale nie rozumiem, dlaczego one przyszły tak szybko, skoro te poprzednie co dopiero załatwiłem. Wydaje się, że to chyba tyle, jeśli chodzi o pieski. Zbieram drewna, wiecie, nigdy nie wiadomo, czy nam nie zabraknie na tych bagnach. W ostatnim odcinku słyszałem dwa syki i mam nadzieję, że się przesłyszałem. Nie mam ochoty walczyć jakoś tak z tym jenotem. W sensie, wiecie, z jeleniocyklopem. Ja go tam nazywam jenot, gdzieś mi się tam przyjęło z filmów u Magdy. Jeśli nie znacie, no to Magdalena Maria Monika, zapraszam. I tak, okej. Okay. Myślę, że tyle drewna mi starczy. To możesz ściągnąć. Te zęby wywal. No wywal. Ja trzeba na ognisko 3. 2. Zrobię sobie takie ognisko już przygotowane. Ono już tu jest. W taki sposób, jakby nie wiem, w chmurze, jakby wam to powiedzieć. Ogólnie przeczekamy sobie tutaj, aż jeleniocyklop do nas, zanim do nas tutaj przyjdzie. Pozbieramy rzeczy, które są w okolicy. Wiecie, skłaniałbym się ku temu, aby pójść do obozu po kamienie, ale... po sam kamień grzewczy, ale... się tego boję, że zaatakuje mnie jeleniocyklop po drodze. W sumie mogę spróbować. Pójdziemy do tego obozu, ale jeżeli nas napadnie jeleniocyklop, to będzie źle. No chyba, że ten karypel gdzieś tam w obozie mi już coś niszczy, to wtedy się naprawdę zezłoszczę, bo ja czekam tutaj na niego, a on gdzieś przyszedł do mnie do domu. Oczywiście musiałem sobie pójść nie tędy, co trzeba. No bo jak, żeby inaczej? No bo po co? Musimy zapamiętać, że tutaj jest ta kubka koło elefanta. Przydałaby nam się, wiecie, fabryka kupy w obozie. Tu jest nasz obóz, tu jest nasz obóz. Tak myślę, że właśnie zostawiłem te rzeczy u nas. Okej, okay, na całe szczęście Staszka tutaj nigdzie nie ma, w sensie jenota. Jeszcze tak teoretycznie możemy tutaj sobie posiedzieć. A ja czas teraz zostawiłem gdzieś tam, nie wiadomo gdzie. Mamy tu drewno, mamy tu drewno. Wezmę je. Kurczę, słyszałem syk jenota, ale jego nigdzie jakby nie było. Nie wiem, czy on gdzieś tutaj buszuje na tym biomie, czy on tu przyjdzie, no nie mam pojęcia. Aha, ty jesteś głodny. Czy mamy coś, czym mogę sobie uleczyć sanity? O, to jest pytanie.
Szkoda, że nie mamy kaktusów, bo właśnie kaktusy by nam poleczyły sanki. No, trudno. Tak, na pewno ze świetlika coś ugotuję pysznego. Tak, tak, na pewno. Ok, pogotujemy sobie tutaj przez chwilę. Tak, pająki nas rozumieją, pająki nie czują, pająki myślą, pająki nie myślą, pająki czują. Pająki jedzą. I miałeś podnosić tego plecaka. Wypadałoby wrócić po tego Chestera. Ja mam takie wrażenie, że jenot chciał przyjść, ale jednak nie przyjdzie. Nie wiem, o co tu chodzi. Pójdziemy sobie nocą. Mamy tą lampę tutaj, więc nie ma co płakać, że nam się tutaj ona kończy. No właśnie, no, gdyby nie to, nie sam fakt, że psy już były, to bym się tutaj, no, nie wybierał. Ostawiłbym to w cholerę. A jeśli mowa o czymś, co nam poleczy sanity, to mamy właśnie tę rzecz. Dobra, jednak zostawię tego grzyba, nie chcę go nieść przez cały czas w ręce. Gdzie tam to było? Tam na górze. Gdzieś tu koci szopa słyszę. Mamy Chestera, no. No oczywiście on jest zapchany wszystkim. Nie mam co tutaj wsadzić takiego. W sumie mam pomysł. A jednak... Boję się ratunku, pomocy, help, help. Boję się go. Boże, te syki są przerażające. To brzmiało jak wielki wredzio, Boże. Weber, ja wiem, że... tak, to brzmi jak wielki wredzio. Zos nadchodzi, Zos nadchodzi. I co? Posyczał i nie ma go? Czy on poszedł się gdzieś zabawiać? Mam nadzieję, że on nie poleciał do mojego obozu. Przydałaby mi się modyfikacja, która pokazywała mi, gdzie są moi giganci. A niestety nikt tej modyfikacji od dawna nie resetował, w sensie nie update'ował. Gdzie ja słyszałem tego brzydala? Gdzie on tu jest? On tu gdzieś biega? Cokolwiek?
Może on się na bagnach pojawił, skoro ja tutaj mam ten. No tak w rogu siedziałem. Kurczę, chciałam go zabić z jednej strony, no bo on wypuszcza to oko, z którego się robi tą fajną parasolkę na lato. Na lato, tylko na wiosnę. A jego tutaj nigdzie nie ma. Wiecie co, ja profilaktycznie wrócę się do obozu, bo możliwe, że on gdzieś tam właśnie się wrócił. No i gdzie ten jenot, no? Posyczało, postraszyło i poszło w cholerę. Grzybek. Mam gzyba. A Bóg nakazywał się gzybem dzielić. Kto chce gzyba? Tak, staram się nasłuchiwać, czy on gdzieś tutaj nie łazi, ale no przynajmniej by nam się trzęsło tutaj no, pod nogami. A ty tę czapkę tutaj marnujesz. Pingwinów nie ma. Żeby to miało świadczyć o tym, że zima skończy się dużo wcześniej. Obóz dalej stoi. No nie wiem, powiedzcie mi, co myślicie na temat tego jenota, no bo no, byłem święcie przekonany, że on się gdzieś tutaj zjawi. A panek, no, posyczał i go nie ma. Nie wiem, może on gdzieś po tych tam terenach łazi. Tak, wiem, że jest dosyć późno. W sumie możemy zrobić ten plecak z świńskich tyłków. To pajęczyny do tego potrzebowaliśmy. Aha, potrzebuję jeszcze pajęczyny. To przydałoby się te pająki tutaj podziabać. A ja mam na to sposób. Gdzie jest mięso? Gdzie ja mam mięcho? Tu mam mięcho. Chodź, pająk. Nie wyrzucaj tego. Chcę, abyś zaatakował tutaj kompana. Dać mi się. I to jest, jak zainicjować walkę międzyrodzinną. No i teraz reszta rzuci się na te pająki. Oj, zobaczcie, jaka impreza. One się bawią w gryzionego. Zażarły mnie mucho. Jak się żrą? Ej, mi zażarły to mięcho. To po prostu wygląda genialnie. To jest po prostu rzecz genialna. I między innymi w ten właśnie sposób można wykończyć pajęczą mapkę. Jak się gra właśnie Weberem. Ale żaden kurczę pajęczyny nie opuścił. W sumie wiem, skąd mogę pajęczynę wziąć. Dawać mi tutaj tą, no.
pół kilo brody mniej i łeber wygląda młodziej, ale dalej brzydko. Tutaj jest brzdalem. Dwie liny. Nie mam liny. Boże, nie mam trawy w ogóle. Fiński plecaczek. No. Chciałeś tu czego? Pajęczynę mi oddaj. Dobra, ale plecaczek zostawimy w obozie, bo na razie mamy zimę póki co, więc nie ma co z tym łazić. Mam ochotę wrócić właśnie na tamte tereny, sprawdzić Bagda, bo może gdzieś ten jeleniowy cyklop tam łazi. Więc tylko poczekamy tutaj sobie na poranek i wyruszymy na Bagda. Ja wiem, że te odcinki w tym momencie nie są już takie ciekawe jak te początkowe, jak to się łaziło, odkrywało mapę, ale wiecie, no zima jest jaka jest, trzeba przeczekać swoje w obozowisku najlepiej. Co ty skraftowałeś? Co ci za siekiera? A tak sobie kliknąć przypadkiem. W sumie mogę tą siekierę wrzucić o tu do plecaka, żeby była. Okej, nic więcej takiego ciekawego nie ma. Tylko żeby teraz pamiętać o kamieniu grzewczym, jak się stąd będzie wychodziło. W sumie możemy już iść, bo zaraz nas tutaj zastanie dzień. A że dzień jest krótki, no to można już tam iść w tym momencie. Chyba Chester zostawi mnie, Chester idzie. Lecimy, jak to mamy na nasze bagna. To jest moje bagno, moje jelenia cyklopu. To jestem ja i moje bagno, słyszysz? Ja, nie ma to jak mówić, no, sentencje ze filmów typu Shrek, albo nie tylko. Różne rzeczy, dziwne rzeczy. Musimy, kurczę, uważać na macki. Całe szczęście przez ten śnieg widać lepiej, gdzie co jest. A, coś poklikałem, coś przeklikałem. Nocowaliśmy, więc może jeleniec klop gdzieś się tu pojawił? To jakby coś tego pająka dziabnęło, ale to może no właśnie macka. Idź. Ty już się tam, no, nie fokusuj. A, kolejny. Żydal się na nas rzucił. No nie wydaje mi się, żeby tu jakiś jeleniocyklop był. Tym bardziej, że bagna stoją dalej jak stały. Może coś tam będzie na tym biomie z tymi, no, orzechami.
Coś tutaj, coś gdzieś tego? Nie? Nic? A może mi się ten jeleniec kraw zbagował gdzieś tutaj w tej wodzie się zespałnił? To by były te... On jednak tu jest. Mnie tu nie ma. Nie widziałeś mnie. Zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie. Idź sobie, idź sobie. Zimna bagna. Teraz się musiałem znaleźć, no. No właśnie chciałem rozpalić ognisko. Nie mogę zlokalizować matki. Zostaw Chestera. Brrr. Chester. Nie gadajcie mi, że on nie został zaatakowany. Wiecie, jak Chester mi tu zginie, to pół biedy, bo nie ma tam żadnego żarcia. Okej, leją się, ja mogę się tutaj ogrzać, ale nie przy matce. Uff. Kurczę. Aż się przestraszyłem, jak go tam zauważyłem. A, i on mnie tu przeatakuje zaraz. Ale ten kamień się wolno nagrzewa. A! Okej. Zastanawia mnie, ile mu życia zostało. A on mi Chestera zabił. Co za kretem. No chodź tu. Czy ja coś mówiłem na temat połowy biedy z zabitym Chesterem? Próbuję go cały czas naprowadzić na tę mackę. Aha. Gdzieś tu jakaś jeszcze macka, halo? O! Oczywiście mam pochodnie na całe szczęście. No chodź, chodź, chodź! Taki cwaniak jest, co? Zaraz cię tutaj wykończę. Idealnie. Tu mam jeszcze jedną mackę obok. No chodź. Wydaje mi się, że już chyba niewiele zostało. Padło, padł brzydal jeden, w końcu, nareszcie. Najpierw bym chciał oko zabrać. Nie chcę go jeść. Ja ci już to mówiłem, ty się tutaj nie fokusuj. Okej, okay, mamy mięsko i tak, musimy się tutaj najpierw ogrzać. Gdzie mam kamień? Tu mam kamień, muszę ten kamień zostawić.
No, walka z jelenią cyklopem nie była aż taka trudna. Spodziewałem się tutaj gorszych rzeczy, ale jednak nam się udało. Jedni z was by powiedzieli, że taka walka to jest nic, a ja powiem, że nawet sposób na bossa jest dobry. Wiecie, nawet jest taka powieść o tytule Sposób na Alcybiadesa. No, wszystko trzeba wykorzystywać, prawda? Każdą nadarzającą się okazję. Ale myślę, że tym optymistycznym akcentem możemy tutaj zakończyć ten odcinek. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję i cóż no. Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało i cóż no, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i no i pa pa!